Witam wszystkich moich uczniów, najwierniejszych i tych utajnionych, i wszystkich witam. Witam, będzie dzisiaj ekspercki kaczoreczek. Będzie kosił, no ale lecim. Partia grana w 17 roku. Obrona hetmańsko i indyjsko. I to jest fragment takiego repertuaru, że jak przeciwnik zagra B6, to tu możemy zagrać G3 i próbować grać obronę hetmańską indyjską. Na razie gramy tu i czekamy. E6. Och, idzie w tym kierunku. Skoczek F6. Zaczynamy od C4. Koniec C3. I teraz decydujemy się zagrać D4. I bardzo ważny moment. Kluczowy moment w partii. Możemy zagrać D5 i wyłączyć z gry białopolowego gońca. Także przeciwnik tu zachował się godnie i zagrał D5. Oczywiście nie bijemy na D5, tylko kończymy rozwój. Goniec G5, on tu nie ma wielkich perspektyw. Być może będziemy musieli zbić na F6. Chociaż Angole, ale to kupiecki naród. Tak grywali. Oni mają inne podejście do szachów. Goniec G5. H6. No, musimy oddać. Musimy oddać. Jak już oddaliśmy, jeżeli się zagrało A4, trzeba zagrać B5 i przechodzimy do... Czarne nie chcą bić, bo my dalej zbijemy teraz hetmanem nie za dobrze, bo są tu jakieś takie straszne prześwity. Takie jakieś prześwity są. A po biciu piona mogą być wiszące piony, więc nie chcą grać wiszących pionów, dlatego po D5 biją pionem. I co powstało? Powstała struktura karsbacka. I jak grać? Prowadzić atak mniejszościowy. Ale atak mniejszościowy można prowadzić, kiedy pion jest na C6. A kiedy pion jest na C7, pełni funkcję od stałego pionka, zanim się mieści. Tylko jedna ciężka figura może go od tyłu bronić. Ustawiamy wieżę na tej linii. Tak? Dobrze. Wieża C1. O! C6. No coś trzeba z tym zrobić. Nie można było postawić konisia, bo przesłonił piona i powstał czysty pion C6. No to mamy wypróbowany atak mniejszościowy. A najpierw bronimy. Ponieważ plan czarnych polega w ataku na króla i tu marszu pionem do F4, więc robimy w stylu Tygrysa Pietrosjana taką piłę. No można powiedzieć, że od strony białych te struktury ćwiczył m.in. Pietrosjan, a od strony czarnych Nierzmied Dinow pięknie grał i nie tylko. Był taki Nierzmied Dinow. Z wykształcenia był matematykiem. No i B4, atak mniejszościowy. Koniec D7. Hetman B3, łączymy wieżę po to, że jak zagramy B5 i będzie chciał ugrać C5, to stukniemy piona. B5. Oj. Teraz będziemy chcieli przerzucić skoczka na C5. Albo aha, ja pokażę. Ja mam do tego strzałki, to co ja będę ręce se brudził. To jest jeden z planów obronnych, ale. My wiemy, kto wie, ten wie, że kto przepcha pionka
do przodu, ten ma przewagę. Dlaczego? A zaraz pokażę. Nie bardzo może bić, bo będzie miał same słabości. Zagrał A6, a my konsekwentnie A5. My mamy słabość. Czarny nie może skoczka przerzucić tędy, bo idzie pod piona. Mógłby go tylko z pola D6, ale do pola D6 nie jest go łatwo przestawić. Nie jest łatwo przestawić. Musiałby, znajdziemy mu oczywiście drogę, bo my potrafimy wszystko. Musiałby zrobić raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. A jak to mówią, daleka jest droga do ryja. No ale idzie. Idzie przeciwnik wyszkolony, to my też. To my też. Idzie. Tu trochę źle poszedł. A my tu. Ponieważ na C5 chcemy odbijać się w ramię. Odbijemy pionem. Zniknie słabość. Jaka jest różnica? No różnica jest taka, że koniś atakuje piona A6. A czarny, nawet gdyby stanął na C4, to nie ma jak atakować piona A3, bo go tam nie ma. I dlatego warto przepchnąć pionka do A5. Skoczek C5. Oczywiście bijemy wieżą i gramy na trupa gońca. W zasadzie czarny ma dwa złe gońce, a biały ani jednego złego gońca nie ma. Zaraz się przekonamy, dlaczego. Wieża C7. Wieża FC1. I tu przeciwnik no, zagrał jak zagrał. No. Jakby zagrał wieżą, to nie byłoby wiele lepiej, bo byśmy jeszcze przyszli. Tu. A zagrał goniec C8, bo chciał tego trupa uaktywnić. Proszę bardzo, kombinujemy jak kaczorosieł. W noc świętojańską. To trzeba powiedzieć, że noc świętojańska wypada 5 dni przed nocą świętego Piotra i świętego Pawła, którzy to są patronami kaczoreczka. Wziął piona. Nie można bić hetmanem. Nie można bić pionem, bo atakę. Goniec E6. Goniec E6 nie pomogło. Skoczek przyszedł na F4. Tu uwaga, chcemy wymienić białopolowe gońce, a nie skoczka za białopolowego, bo będą różnobarwne gońce, co daje szansę na remi. No goniec wziął. Poprawiliśmy konikiem. Każdy jeden widzi, że konik strzela tu. Strzela tu. A też jeszcze tak przy okazji. Więc nie daje czarnemu dużego wyboru. Hop. I tu kaczoreczek zdziwił się, czemu to przeciwnik jeszcze gra. Bo nie dość, że ma dwa piony mniej, zdrowe piony. Też jeszcze pada pion na A6. I wieże mają otwarte linie. No. Przeciwnik ruszył do ataku, a kaczoreczek nie jest w ciemię bity. Nie czekał, aż tu wieża mógł wziąć tego piona, ale zaproponował wymianę hetmanków. Hetman zauważył, że pion A6 jest niebroniony. Kiedy się wszystkim zdawało, że kaczoreczek weźmie tego piona, wziął tego, przeciwnik się załamał, nie chciał. Ostatni ruch i tak nie ma znaczenia. I tak nie ma znaczenia, bo pozycja jest skończona. Co warto zapamiętać? No czasami przeciwnik gra B6. Nie należy się tym przejmować. Skończyć rozwój. I teraz, ponieważ nie ma związania wzdłuż tej przekątnej, można spokojnie grać
zaczynamy od C4. Skoczek C3, D4. I grozi pchnięcie piona. Grozi pchnięcie piona, wyłączenie z gry gońca. Więc czarny sam wyłącza. Jest wyłącznik. I złącznik. Oddajemy czarno-polowego gońca. Zwiększamy przewagę na białych polach. Więc likwidujemy barierę na białym polu jednocześnie. I powstała tak zwana struktura karasbacka. O! W strukturze karasbackiej realizujemy atak mniejszościowy. Niezwykle skuteczna broń. W zasadzie do pierwszej kategorii, no może do rankingu, nawet do kandydata na mistrza, do rankingu 200-200 można spokojnie grać atak mniejszościowy. Prawie nikt nie będzie wiedział, jak się bronić. A atak mniejszościowy jest półautomatyczny. Chcemy zagrać B5, a tak przerzucić po tym, to jedna z metod obrony byłaby, gdyby czarny szybko przerzucił skoczka na C4. To więc robimy taki myk, jak to mówią Indianie. Przepychamy piona do A5. Tu żółte strzałki pokazują, jak długą drogę czarny koniś ma do pola C4. I gdyby teraz poszedł tą wybraną drogą, to już by nie zdążył. Dojść, no bo tu jeszcze hetman przeszkadza w zajęciu. Więc jak to mówią, dziadek z miejsca zmylił nogę, pojął czas rozpocząć dzieło, stanął pod balkonem, huknął jej puzonem. Dobra, skoczek E6. Przepraszam za tę poezję śpiewaną. Odblokowujemy. Bardzo ważna rzecz, żeby na C5 odbić figurą, bo jak zbijemy pionem, to pion C6 nie będzie słaby, a powstanie podparty wolny pion. To niewiele zmienia sytuację. Tam musimy zawsze odbijać figurą. Pion C6 traktowany jest tutaj jak izolowany. Ta przedtem jako odstał, jako izolowany pion, bo go pionki nie bronią. Hop. Tu widać, że skoczek z C5 atakuje na A6, a czarny skoczek z C4 nie atakuje potencjalnego. I tu są przeciążenia. Możemy drugiego skoczka przerzucić na C5, a na razie gramy tu. I czarny postanowił się aktywnie, spotkała go zasłużona kara. Tu może nie widać, ale jeszcze dodatkowo jest atak tiu. W zasadzie w tym momencie pozycja jest skończona. Białe grały na autopilocie. Stosowały schemat. I tu w sposób nieutulony pada pion C6. I można się podać w hetman F3. Najprościej wygrywało tak, a w zasadzie czarny nie ma na co, gdzie tą wieżą pójść. Wieżą na D5, wieżą na E4, no nie bardzo co może. Ewentualnie mógłby tu iść o pionem H, ale to też długo by nie doszło. Natomiast okazało się, że ruch hetmanem był silniejszy, tak jakby uderzył przeciwnika w mocny punkt, bo on obronił pionka A6 i nie kontynuował walki. Polecam i dziękuję za uwagę.